na Wujku to się odbywało tak, że to się odbyło na zmianie by po południu. Ja pracowałem stale na rano i Solidarność powstała. I już pojechał właśnie wieczorem, pojechał ten, ta grupa, która to tam była przy tym, to znamy tego Wilczewskiego, pojechał do on się prasą zajmował Wilczewski. A to właśnie był taki... zapomniałem. Wielgus był, Haśnik. I jeszcze jeden był... Ten był w ogóle taki cały. No i Ludwiczak też był w tym. No i tak... Mnie nawet chcieli wyrzucić później. Było tak, że miało być zebranie. No i było to zebranie, że powstała Solidarność na Wujku. No i zaczęło się to kręcić wszystko. Strzelecki się ten czwarty nazywał. I on zaczął właściwie, można powiedzieć, inicjatorem był tego, żeby... Ja to później przemyślałem, że to było tak, że oni inicjatywę przejęli, żeby byli w tym zarządzie. No i tak się stało też. No i żeśmy tak robili. Wybory zaszły się do Solidarności. Ale było tak, że powstał też przy Solidarności samorząd, znaczy taka komisja powołania samorządu pracowniczego. Ja byłem w tej komisji. No i wtedy było tak, że widocznie nie podobało im się. Ja byłem też w tym prezydium od samego początku. A wybory dopiero nastąpiły, to znaczy już to była ta komisja, to się nazywała komisja początkowa, no tak to można nazwać. Wybory były 23 stycznia 81 rok. Ale przyjechał tu Wałęsa wtedy po spotkaniu prymas Glemp, Wałęsa i Jaruzelski i się zwrócił do nas. Było to spotkanie w Domu Kultury, pękał szwach, wszyscy tam byli, no bo na Wałęsy patrzyli wszyscy. Chodziło o przepracowanie 8 wolnych sobót. I nikt z nich nie zabrał głosu, tych etatowych, no bo my byli przed wyborami i nie wiedzieli, jak to może koledzy, jak to przyjmą, jak to załoga przyjmie, nie? No i przyszedł do mnie Haśnik i mówi tak, Ludwik, powiedz sam coś, jego, no przecież ty pieniądze bierzesz, to co, nie możesz powiedzieć coś. No ale w końcu i poszedł. I ja wstałem, poszedł, bo to się nie kleiło, ta rozmowa cała. Wiedziałem, wyczułem, że załoga chce to, nie? Ale to chodziło o nich. A oni z kolei nic, inicjatywy nie prze... się nie do tego nie garnęli, dlatego że my byli przed wyborami. Nie? Ja by się do nich podał. Ja to tak wyczułem. No i wstałem do tego mikrofonu, poszłem i mówię tak, słuchajcie, przyjechał Wałęsa po tym spotkaniu te trójki, prymasa Glempa i ten. A my wszyscy patrzymy na Gdańsk, bo taka była prawda, jak na Jasną Górę. I co tam będzie? I teraz przyjechał ten Wałęsa i zwraca się, żeby my te 8 wolnych sobót przepracowali. I ja mówię, były soboty apelowe, no, różne były. Były takie, że obowiązkowe były soboty, myśmy apelowe, jakieś tam inne jeszcze. No i podjęli, ja mówię, no to co, głosujemy, albo robimy te 8 wolnych sobot. No i przegłosowali naturalnie, że chyba jedna osoba tylko głosowała przeciw. No i to było tak w porządku. I teraz było tak, że ten zalążek tej Solidarności był niewybrany, dopiero było na 23 stycznia. A w międzyczasie też się w komitecie tu na zakładzie zmieniło i wybrali kombajnisty na drugiego sekretarza. On został. No i teraz na te wybory przyszedł. No niemożliwo, wrzawa się zrobiła, jak on wszedł, bo czekali. Ja zawsze mówiłem, uważałem to, co jest źle, to trzeba to powiedzieć. I podeszłem do tego mikrofonu i mówię, uspokójcie się normalnie, bo na tej sali ma każdy prawo przebywać, który ma mandat z oddziału.
On ma mandat i tu ma prawo wybierać i zostać wybrany. Czy go wybieracie, to jest wasza sprawa, ale on tu ma prawo przebywać. No i, a jak nie, to się zwróćcie do oddziału, żeby mu cofli ten mandat. No i tam zaczął jeszcze krzyczeć i ja tam jednemu przygadałem i mówię, najpierw w partii, bo było dobrze, a teraz wszyscy do Solidarności. Nie? No i się okazało, że w późniejszych czasach mi to trochę pomogło, bo oni SBC to nagrali wszystko. Później mi to powiedzieli, tak się zwrócili, jak mnie przesłuchawali, tak, dlaczego ja ludzi partii broniłem. Ja mówię, nie bronił żadnych ludzi partii. No i mi powiedział o tym kombajniście. Ja mówię, panie, no w partii był, bo był kombajnistą. Ja by nie był w partii, by kombajnistą nie był. No taka jest prawda, ale to nie jest mój kolega. Ja mówię, ale znam go z kopalni, nie? I w porządku człowiek. No i byłem wybrany do samego prezydium. Przez całą Solidarność. My się właściwie wszystkim zajmowali, bo ze wszystkim do Solidarności chodzili. No i to tak... Było tak u nas jeszcze, że dyrektor nas taki długoletni, Gołda, odszedł na emeryturę i przyszedł nowy dyrektor. I nie było... Nigdy go nie było na kopalni. I cośmy chcieli załatwić, no to nie ma dyrektora, nie idzie. I postanowiliśmy, że zareagujemy. I poszli do naczelnego inżyniera i powiedzieli tak, że zatrzymują Szyblechia. No, bo on się tłumaczył, on nie może tego podpisać czy coś, bo nie ma dyrektora. No i do tego doszło, że ten... Był, że dali mu nawet tą... Deklarację do Solidarności, do kieszeni ją wsadził, tak było. I naciskali mocno, no i zmienili dyrektora później. I mieli tak, bo my się uparli, że będzie inżynier Zarymba, on tu u nas był do naczelnym, a później był na kopalni Powstańców Śląskich, naczelny chyba inżynier. No oni się nie chcieli zgodzić na niego. A mieli go, no to zatrzymujemy Lechię, no i wtedy został ten. Inżynier Zarymba. Nieprawidłowości to wyszło tak, jak szydło z worka wychodziło. Różne tam, ja nawet nie wiedziałem o takich sprawach różnych, ale to przy tej okazji wszystko wyszło. Nie? No, na przykład kopalnia wujek miał ogrodnictwo za dyrekcją było i wyszły rachunki, że za 1 000 000 złotych bodajże, za 1 000 000 złotych rocznie kopalnia kupuje kwiaty. No i takie tam różne, no coś okropnego to było, nie? Skąd się to brało. Lejczak był chyba jakiś czas ministrem górnictwa i przejął willę, ta willa Lejczaka była, tam mieszkał po jednej stronie, mieszkał syn Adam od Gierka i ta willa Lejczaka. I później, no tam afera z tą willą Lejczaka wyszła, bo było tak, że kopalnia to finansowała wybudowanie tej willi. No i kopalnia to miała przejąć. No i było tak, że przejęła ta kopalnia na co kopalnię tą willę, nie? I zrobili tak, że tam będzie coś tam do dzieci, nie? No i stąd się wzięła ta willa Lejczaka. Pojechał tam dyrektor administracyjny. No tam te całe wykupy były takie różne. No i pierwsi oni tam dywany takie brali różne, nie? Tam, no i z tego afera powstała taka. No i wyszło tak, że nawet ktoś odkręcił baterię do tego. No i on tam później posłał sprzątaczki, bo to miało miasto przejąć, tą willę, i pojechał tam zobaczyć, nie? I mówi tak, że no niemożliwe, żeby takie coś było. No. I mówi, widzi pan, mam te baterie, pokazywał mi to w biurze tam ją w teczce. To po prostu miało być przepisane na miasto, nie? I przepisali to chyba na miasto, także kopalnia się zrzekła tego. Myśmy budowali ołtarz na Boże Ciało. I między innymi tam też był z nami Kazimierz Świtoń.
I zaszło, jego tam właściwie tak dobrze poznałem, nie? Tak żeśmy rozmawiali. A przed tym Bożym Ciałem to było bodajże w marcu, to był 81 rok. W marcu było posiedzenie Solidarności w Bydgoszczy, te zajścia tam takie, nie? No i tam tak jeszcze wyszło, że ja się go pytałem o tego Rulewskiego, nie? Bo Rulewski siedział, w telewizji to pokazywali, siedział na ziemi i krzyczał, że mu zęby wybili, nie? I on mówi przy tym, jak my budowali ten ołtarz, to mówi, nie, słuchaj, no to nie, że mu wybili zęby, bo on ma normalnie protezę i wyciągnął ją do kieszeni i no my się tam śmiali, tak mi mówił, nie? Właśnie przy tym budowie tego ołtarza, on mówi tak, słuchaj, no, budujemy nasza parafia, no a ja tam chodziłem do kościoła, mówi, byś nam pomógł przy tym ołtarzu. No i on mi właśnie, on mnie wyznaczył. Nie wiem, jakimi tam drogami, mówi, to ty jest górnik, mówi, bo będzie górnik, hutnik i taka miała być dziewczyna w stroju śląskim, no ale ten strój nie przypominał tego śląskiego stroju, nie? Z Tychów była, pamiętam. I no i dobrze, ja tego Wałęsy witałem na Stadionie Śląskim. I trochę tam było mało ludzi, bo no była taka opinia, że tam mógł awanturować się, czy tam nawet zmiażdżyć, to ludzie się obawiali, nie? Że frekwencja nie była duża.